Ten jubileusz jest dla nas ważny. Myślę, że każde wydarzenie, każda osoba, każda okoliczność, która stanęła w ciągu tych 75 lat posługi obecności sióstr tutaj w Gryficach, jest bardzo istotna i ważna. I przede wszystkim chcemy podziękować Panu Bogu za wszystkie siostry, które tutaj współpracowały z kapłanami, szczególnie tutaj z księżmi ze Zgromadzenia Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej. Ten jubileusz chcemy świętować w wymiarze przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Te wymiary są ze sobą spójne. Trzeba nam uświadomić, jak Pan Bóg nas prowadził, ażeby przemyśleć, jak iść dalej. Na świecie wszystkich sióstr misjonarek Świętej Rodziny jest około 320. Pracujemy na kilku kontynentach. W Polsce siostry są na 22 placówkach. Oprócz tego mamy placówki w Rosji, w Petersburgu, w Moskwie, na Białorusi, na Litwie. Jesteśmy obecne w trzech krajach afrykańskich, w Zambii, Kenii, Tanzanii, także w USA i we Włoszech. Zgromadzenie założyła błogosławiona Bolesława Maria Lament w 1905 roku i powstało ono w Mohylewie na Białorusi. Nasz charyzmat wyrasta z przeżycia tajemnicy, że Chrystus przyszedł szukać i zbawiać to, co zginęło, aby nastała jedna owczarnia, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył. I tę misję podejmujemy poprzez umacnianie katolików w wierze, poprzez wspomaganie dzieła jedności chrześcijan, a także głoszenie Ewangelii tym, którzy jeszcze o niej nie słyszeli. I naszym celem jest właśnie siać miłość cichą, pokorną, gorącą, tak jak nas uczyła błogosławiona Bolesława.